Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, dzisiaj stojąc w moim magicznym gabinecie i przepisując z moich notatek magicznych przepowiednię dla jednej osoby, zwabił moją uwagę taki dziwny odgłos, odgłos, którego nigdy wcześniej nie słyszałam. Odwróciłam się, wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, że mamy w magicznej oazie i to w tym miejscu, który dopiero powolutku zarasta zielenią, powolutku te roślinki posadzone stają się coraz większe, mamy nowych mieszkańców. I od razu pierwsza rzecz to sięgnęłam po moją kamerkę, aby Wam nagrać, bo jest to niesamowite przeżycie i dla mnie osobiście kolejny dzień, w którym widzę, że to, co robimy, ma sens, że pojawiają się nagle, nie wiadomo skąd, stworzenia i ściągają tutaj do magicznej oazy. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę rozjaśni Wasz dzień czy Wasz wieczór, w zależności od tego, gdy będziecie go oglądać. I chciałabym, abyście poczuli, jak ważne jest to, co robimy, jak ważne jest tworzenie takich oaz, do których mogą takie stworzenka się schronić. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na dalsze części filmu. Wybaczcie, że moja kamera troszeczkę będzie się ruszać prawo w lewo, ale był to filmik nagrany bardzo spontanicznie. Chciałam po prostu Wam pokazać. I co jest jeszcze najważniejsze, stworzonka te w ogóle się nie bały, gdy wyszłam z gabinetu, aby było troszeczkę bliżej, żeby było je troszeczkę widać, tylko spojrzały na mnie i jadły dalej. Jeszcze nie wiem, co to są za ptaszki, ale postaram się odszukać i na moim blogu, gdy ten filmik się pojawi, pojawi się również ich nazwa. Do naszych kolejnych spotkań, Wasza Maria Bocardi.